Witamy wszystkich w sobotę 11 stycznia 2020 roku. Nieprzypadkowo spotykamy się tutaj właśnie dzisiaj. Już za 100 dni matura, a więc pora na studniówkę. Sam Kochanowski przecież napisał, że jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. Zanim jednak rozpoczniemy dzisiejszy bal, chcielibyśmy przywołać kilka wspomnień. Najcieplejsza szkoła w Tarnowie przywitała nas 1 września 2016 roku niezwykle życzliwie. W tym trudnym dla nas okresie, gdy nie znaliśmy nikogo, a wszystkie miejsca wydawały się nam obce, dyrekcja, nauczyciele i starsi koledzy otoczyli nas troską. Później, gdy poczuliśmy się pewniej, umożliwiono nam nie tylko zdobywanie wiedzy, ale i rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności. Już niedługo nasza przygoda z ZDZO dobiegnie końca, ale pragniemy zapewnić, że szkoła ta na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować dyrekcji za opiekę i troskę okazaną w czasie naszej edukacji. Dziękujemy, że w szkole tej oprócz przekazywania nam wiedzy kształtowano nasze postawy, uczono poszanowania, wartości moralnych i tolerancji. Przygotowywano nas do dojrzałego życia oraz wskazywano nam, jak kierować własnym rozwojem i osiągnąć cele życiowe. Hang in the water, you are the sun. When you are closer, closer, won't come undone. No, I'm not a hero, I'm not trying to run. Heartbeating faster, faster, scared to be the one. Szczególne podziękowania należą się również naszym wychowawcom, którzy zawsze starali się służyć nam pomocą, darzyli zrozumieniem i wiernie towarzyszyli we wspólnej wędrówce. Niech te kwiaty będą wyrazem naszej wdzięczności. Studniówka nie mogłaby się odbyć,
gdyby nie nasi kochani rodzice, którzy nie tylko dzisiaj, nie tylko przez 4 lata nauki w technikum, ale przez całe życie byli przy nas. Zawsze wspierają nas swoją radą, pomagają, dodają otuchy, są wyrozumiali, cierpliwi i zachęcają nas do pokonywania przeszkód. Kochani rodzice, żadne słowa, wywody, długie mowy nie wyrażą tego, co czujemy. Dziś, na 100 dni przed maturą, możemy śmiało stwierdzić, że taki bal jak ten dzisiejszy przeżywa się tylko raz w życiu, a uroczystość ta stanowić będzie dla nas pierwszy akt wkraczania w dojrzałość. To również przypomina nam, że za 100 dni czeka nas matura. Ale dziś nie musimy jeszcze drżeć ze strachu przed egzaminami. Dzisiejszy wieczór poświęcamy na zabawę i chcemy życzyć wszystkim, aby była ona naprawdę udana. Na czas tego uroczystego i jedynego w swoim rodzaju balu odrzućmy wszelkie troski i zmartwienia, aby całkowicie zanurzyć się w dobrej zabawie. Poddajmy się urokowi tego wieczoru i cieszmy się chwilą, która trwa. A teraz prosimy dyrekcję o zabranie głosu i otwarcie dzisiejszego balu, aby tak jak w Panu Tadeuszu w uroczystym polonezie szły pary po parach hucznie i wesoło. Rozkręcało się, znowu skręcało się koło, jak wąż olbrzymi w 1000 łamiących się zwojów. Szanowni Państwo, drodzy maturzyści, Anno Domini 2020. Z pewnością nie będę zbyt oryginalny, kiedy powiem, jak ten czas szybko biegnie. Jeszcze wszyscy mamy w pamięci chwilę, kiedy po raz pierwszy wstąpiliście w szkolne mury. Jeszcze wszystkim wydaje się, jakby to było wczoraj, a już nadszedł czas, kiedy powoli przychodzi nam się żegnać. Na szczęście nie jest to takie pożegnanie ostateczne. Rosjanie mają takie adekwatne powiedzenie: Nacinajem zakańciwat, które można przetłumaczyć jako: rozpoczynamy zakańczanie. Dzisiejszą studniówką więc rozpoczynamy zakańczanie waszego pobytu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Miło na was dziś popatrzeć, radosnych, eleganckich, mądrych i młodych ludzi, którzy stojąc w bokach startowych palą się do zdobywania świata. Już za 100 dni matura. Jesteśmy przekonani, że doskonale sobie z nią poradzicie, a wtedy już nic nie stanie na przeszkodzie, aby ten świat zdobywać. Kochani, życzę wam dzisiaj tak fantastycznej zabawy, żebyście jutro rano o świcie po ostatnim tańcu mogli powtórzyć za Marcinem, moim byłym uczniem, wiecznie marudzącym. Było, niestety nie mogę go zacytować dzisiaj do końca. Życzę wam też, żebyście po latach z nostalgią powracali wspomnieniami do chwil tego balu. Zgadzam się z panią Wisławą Szymborską, że nic, ale uważam, że przede wszystkim studniówka 2 razy się nie zdarza. Chyba że będziecie nauczycielami. Zatem bawmy się dzisiaj i świętujmy. Jak pisał wieszcz: Poloneza czas zacząć.